Hejka, witajcie. Obiecałem wam filmik jakiś czas temu o planie B. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jeżeli naprawdę już zdecydujecie się na wyjazd za granicę, mówię tutaj akurat o Holandii, ale to jestem akurat w Holandii, ja przeważnie mówię o Holandii, ale nawet gdziekolwiek. Musicie być przygotowani na wszystko. Słuchajcie, to nie jest tak, że wy po prostu pakujecie się, jedziecie i do widzenia. Ja już tworzyłem wiele filmików, co najlepiej ze sobą zabrać. Wrzucę dzisiaj pod tym filmikiem, wrzucę po prostu link do tego, co zabrać ze sobą w razie wyjazdu. Ktoś tam kiedyś napisał, żeby potrzebował pół tira chyba, czy coś, żeby tyle zabrać. Nieprawda. Są bardzo ważne rzeczy. Musicie być przygotowani na wszystkie ewentualne okoliczności. I jeżeli chodzi o plan B, to musicie taką listę sobie przygotować w razie czego. W razie gdyby coś nie wyszło, bardzo ważną rzeczą jest, żeby w planie B były pieniądze. Ja to powtarzam w każdym takim filmiku, którym zachęcam do wyjazdu, że musicie mieć coś w portfelu. Słuchajcie, to nie jest tak, że wy po prostu za ostatnie pieniądze uciułane gdzieś tam jedziecie za granicę i nie macie nawet pieniędzy na powrót. Spotkałem się z takimi ludźmi, pracowałem kiedyś tak, takim spawaczem, a nie zabrał nic z grosza, bo powiedział, że ma całą torbę jedzenia, myślał, że będzie praca i on by do tej pierwszej wypłaty za 2 tygodnie, bo tutaj były tygodniówki, ale pierwsza dopiero wypada po 2 tygodniach, bo dopiero po całym przepracowanym tygodniu mogą naliczyć. Tak jest wszędzie. Więc to nie jest żadne oszustwo, nikt się niech nie denerwuje, jak dowiaduje się, że są tygodniówki, a on pierwszą dostanie po 2 tygodniach. Nie, tak to wygląda. Więc trzeba mieć te pieniądze przede wszystkim na ten czas tych 2 tygodni, z taką nadwyżką nawet, co nie? Średnio, jak mieszkacie na kwaterze firmowej, to jest koszt, no liczmy, no. Jak ktoś jest oszczędny, to za te 30 euro przeżyje, ale liczmy 50 euro, 70 euro na tydzień trzeba mieć ze sobą. I tak 2 tygodnie, no liczmy 150 euro. No i przede wszystkim trzeba mieć pieniądze na ewentualny powrót. Słuchajcie, bo nie można liczyć na to, że się pojechało i się na pewno nie wróci. Często gęsto ludzie po prostu jadą. Widzą, co się dzieje, naprawdę trafiają na totalne bagno. Nie dość, że robota ciężka, żadnych przepisów BHP, ludzie okropni, to jeszcze na kwaterze. Wiecie, co się dzieje. Imprezowanie, ćpuny i syf i nic więcej. Na kibel, żeby usiąść, to trzeba taki stos papieru położyć, żeby po prostu usiąść, bo nikt tego nie sprząta. Tak to wygląda, nieraz tak można trafić, więc warto mieć jakąś alternatywę, żeby uciec. Ale nie trzeba uciekać, słuchajcie, nie trzeba uciekać, bo tak jak mówiłem w tym filmiku o zakwaterowaniach, zawsze można mieć właśnie opcję, że po prostu uciekamy na prywatną kwaterę, łapiemy od razu jakieś inne biuro, które w tym obrębie jest, więc dobrze jest przygotować sobie listę nawet na miary na inne biura. Jeszcze będąc w Polsce, przygotować sobie namiary na inne biura, inne oferty pracy, żeby w razie czego, jak tu wam nie pasuje, od razu dzwonicie, umawiacie się i nawet czasami nie trzeba wynajmować innego pokoju, czy tam w hostelu, hotelu, no hostel tańszy, wiadomo, łóżka, żeby się przespać, tylko może być tak, że po prostu zaraz na następny dzień, czy tego samego dnia jeszcze wyślą z biura, bo teraz już tak jest. Mają po prostu kierowcę, mają busy tego, przyjeżdżają po was, zabierają was na inne miejsce, więc można się dowiedzieć, można nawet podzwonić jeszcze przed tym, żeby mieć takie w razie W. Można nawet być uczciwym i powiedzieć, że jedziesz w jedno miejsce, nie wiesz jak będzie, chcesz być uczciwy, a możesz nie musisz, może nawet nie musisz tego mówić, tylko po to, żeby mieć pewność, że jeżeli coś nie wypali, jest ten zawsze plan B. Następna ważna rzecz, plan B. Dobrze jest czasami przyjechać samochodem. No jeżeli nie macie samochodu, to wiadomo, ale jak macie samochód, to jesteście tacy niezależni, wsiadacie samochód, jedziecie tu do biura następnego, tutaj, tutaj, tutaj i w ciągu paru dni jesteście ogarnąć naprawdę wiele. Bardzo dobrze jest też
zapoznać się z tym, gdzie można się zgłosić w razie jakiegoś wałku, właśnie w razie jakichś takich nieporozumień. Oczywiście też będę w przyszłości na ten temat filmik robił, ale to jest już grubszy temat, więc muszę się bardziej przygotować do tego, znaleźć po prostu odpowiednie instytucje. Ja na szczęście nigdy nie musiałem korzystać z takich instytucji, ale są ludzie, którzy musieli w razie problemu zgłaszali się tu, tam, siam. Czy związki zawodowe, tutaj kiedyś padło takie pytanie o związkach zawodowych, więc na pewno o związkach zawodowych też warto wiedzieć. Nie możecie po prostu, jest praca, wsiadam, jadę. Nie, to już nie są te czasy. Trzeba po prostu skrupulatnie sprawdzić biuro, zobaczyć opinię i być przygotowanym na to, że może coś nie wyjść. Oczywiście mieć myśli pozytywne, bo ja zawsze pozytywnie myślę, że będzie dobrze, ale zawsze mieć gdzieś ten plan B, zawsze mieć wszystko przygotowane, tak jak mówię, pieniążki przede wszystkim na to, żeby się móc ewakuować stamtąd. Dobrze też mieć jakieś troszkę jedzenia na te 2-3 dni w razie czego, bo nigdy nie wiemy. Czasami jest tak, że można wpaść po prostu w miejsce, gdzie nawet nie ma gdzie zrobić tego jedzenia, bo też się takie miejsca zdarzają. Więc wtedy nawet dobrze jest mieć coś w tym plecaku, jakąś tam suchą bułkę czy cokolwiek, a ewentualnie pieniążki dobrze mieć, bo można gdzieś zjeść coś szybko, jakiegoś fast fooda, to też nic wam się nie stanie, jak przez 2-3 dni będziecie na taki fast fooda jechać. Na pewno w Polsce też nieraz jecie, więc nic wam się nie stanie. Więc tak to wygląda, ten plan B trzeba przygotować. Odpowiednie punkty planu B trzeba przemyśleć, co każdą jakąś niespodziewaną sytuację trzeba sobie po prostu zaplanować. Nie można być takim spontanem. Fajnie jest spontanicznie niektóre rzeczy robić, ale to nie jest 50 km od waszego domu, tylko przyjazd do Holandii to jest ponad 1000 km. Nie można sobie tak wsiąść i wrócić zaraz. To jest kilkanaście godzin jazdy, więc i tak samo koszt duży. Więc jak już będziecie tutaj, to tak jak mówię, warto jest przygotować sobie ten plan B. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. Jeżeli nie, jeżeli naprawdę zastanawiacie się nad tym, jak ten plan B powinien całkowicie wyglądać, wszystkie podpunkty, zapraszam do wspierania tego kanału. Dzięki temu będziecie mieli 100% kontakt ze mną i nawet w razie potrzeby, będąc w jakiejś potrzebie właśnie stworzenia takiego planu B, możecie do mnie napisać, ja będę starał się opracować razem z wami najlepszy plan B w razie właśnie jakichś niepowodzeń. Ja oczywiście życzę wam wszystkiego najlepszego, życzę wam, żeby ten przyjazd do tego kraju nie był totalną klapą, żeby nie spełniły się te słowa, co mówię, że będziecie musieli ten plan wykorzystać, ale warto w portfelu czy tam przy telefonie ten plan B mieć. To wszystko będzie już na dzisiaj. Zapraszam do komentowania tego filmiku. Piszcie, co was tam jeszcze nurtuje i do następnego. Cześć!